Czy wiesz, że w średniowieczu barwnik używany do uzyskania purpury był niezwykle drogi? Mogli sobie pozwolić na niego wyłącznie królowie i najwyżsi dostojnicy kościelni. To spowodowało, że do dziś kolor purpurowy kojarzymy z produktem ekskluzywnym, a nawet niedostępnym. Kolory często bywają kojarzone z określonymi cechami. W sieci możesz natrafić na grafikę pokazującą logotypy znanych marek w kontekście cech i kolorów. Według tego poglądu na przykład żółty kojarzy się z optymizmem i energią, co jest odzwierciedlone w logotypach na przykład McDonalda, Shella czy Ferrari. Żółty to także nasz kolor. Przypadek? Według badań przeprowadzonych w Kanadzie na Uniwersytecie Winnipeg, średnio człowiekowi wystarczy około 60 sekund, żeby wyrobić sobie zdanie na temat jakiegoś produktu. A w 60-90% na tą opinię wpływa właśnie jego kolor. Marki bardzo często zawłaszczają sobie kolory. Na pewno, mimo że nie ma tutaj żadnych logotypów, bez trudu rozpoznasz, jakie sieci kosmetyczne wystawiły te właśnie karty lojalnościowe czy rabatowe. Wystarczy popatrzeć na ich kolory. A jeśli nie bywasz w perfumeriach, to może bardziej trafi do Ciebie zagadka z kodami kolorującymi marki sieci benzynowych. Jak bardzo interesuje Cię to, czy kolor może wpływać na konwersję? Czy czujesz już pełną gotowość, aby dowiedzieć się więcej o kolorach i ich roli na Twojej stronie internetowej? Jeśli tak, chodź, zapraszam Cię na bloga CyberFolks, gdzie znajdziesz obszerny artykuł na temat wykorzystania kolorów na stronach www. Widzimy się na stronie cyberfolks.pl.